Hej, ja jestem Sarcz, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077 Widmo Wolności DLC i na początek nadrobimy sobie wiadomości tekstowe, bo oprócz tego, co otrzymałem ostatnio, pojawiło się też coś nowego, zanim rozpocząłem nagrywanie. Przede wszystkim wiadomość od Paco Torresa, któremu pomogliśmy przecież w jednym zadaniu pobocznym. Ej, dotarliśmy do Nairobi, jakby co? To Kenia, spoko. Okej, widzę, że faktycznie udało im się już naprawdę daleko uciec. Tylko nie rób nic głupiego, to już są poważne sprawy. Jasne, na luzie. Trochę rozumu mam. No mam nadzieję, stary, mam nadzieję. Tutaj jest w każdym razie wiadomość, chyba jeszcze z poprzedniego odcinka. O! Ciekawe, mamy tu w Docktown dość wąskie uliczki. Dostałem auto, ale na to odpowiadałem, czyli tutaj mamy. Widzę, że coraz bardziej rozkręcasz się w Docktown, to dobrze. Dzielnica sporo na tym zyskuje. Mam dla ciebie dwa nowe zlecenia. Zapoznaj się w wolnej chwili. Rzucę na to okiem, dzięki za słowa uznania. No dobra. Powodzenia przy kontraktach. To już ostatnio zwróciłem na to uwagę. I dzisiaj takim jednym kontraktem się zajmiemy, już przedostatnim najwyraźniej. Chcesz poradę? Uważaj na siebie, zwłaszcza teraz. Po śmierci swojego pana, pieski Hansena mogą rzucić się sobie do gardeł, a w takich sytuacjach zawsze obrywają postronni. Można się tego domyśleć. No w każdym razie rzeczywiście, zgodnie z tym, co napisał Mr. Hans, zostały tylko dwa kontrakty u niego do zaliczenia, więc dzisiaj zajmiemy się tym przedostatnim. Już się zbliżyłem odpowiednio, żeby tutaj móc to właściwie rozpocząć. I w momencie, jak podejdziemy bliżej, to prawdopodobnie Mr. Hans do nas zadzwoni z wszelkimi szczegółami. Proszę bardzo. Gdyby kiedyś zachciało ci się założyć rodzinę, weź głęboki oddech i dwa razy pomyśl. Mój klient Michael Maldonado nie pomyślał i zrobił sobie syna. Teraz ma przez niego problem. Podobno sprawa jest delikatna. O szczegółach Michael chce rozmawiać tylko z tobą w cztery oczy. Normalnie nie biorę zleceń z takimi znakami zapytania. No ale zrobiłem wyjątek, bo klient zapłacił ekstra. Pogadaj z nim i dowiedz się, o co chodzi. Namiary masz w załączniku. No to czekam w takim razie na jeszcze jakieś szczegóły tutaj. Sprawa podobno z tych delikatnych, choć brzmi do bólu typowo. Michael Maldonado ma dwie rzeczy, które lubią chodzić się w parze. Syna i kłopoty. Chce, żeby mu pomóc, od niego się dowiesz, na czym dokładnie ma polegać ta pomoc, a ode mnie, że Michael dobrze płaci. Zadziwiająco dobrze. Idź do niego, a dowiesz się więcej. Facet prowadzi jakiś biznesik, którego nie potrafi odstąpić na krok. Wiesz, jak jest, Vi. Ci, co mają niewiele, najbardziej boją się to stracić. No dobra, już tu jesteśmy najwyraźniej. Ej, Michael! Ten twój złom znowu zażarł mi kasę. Tak się przecież nie da grać. Naprawisz to w końcu? Naprawiałem wczoraj. Następna gra na mój koszt, dobra? No cóż, to jest nasz główny zainteresowany. Ej, ty tam! Chcesz zagrać? Chętnie, ale może innym razem. Jestem Vi. Podobno masz na mnie zlecenie. A, to ty. Chodź, pogadamy. No to słucham. Przychodzę po więcej szczegółów. Dobrze, dobrze, że jesteś. Fixer mówił, że załatwiasz nawet beznadziejne sprawy. Zobaczmy, czy ta też jest beznadziejna. Chodzi o mojego syna, Erika. Chłopak prowadzi w Haywood warsztat motocyklowy. Absolutnie uczciwy biznes. Problem w tym, że uwzięła się na niego taka jedna prokuratorka, Georgina Zembiński. No, no coś z tym trzeba zrobić. Co to znaczy, że się uwzięła? Uwzięła się. Aha. Tak bez powodu? Wiesz, jak jest. Powód się znajdzie na każdego. Zembiński powiedziała, że poluje na grubą rybę od Valentinosów, Ektora Sakristana, czy jakoś tak. Co
Co Erik ma z tym wspólnego? No podobno zna Sakristana i miałby pomóc do niego dotrzeć. Dlatego Zębiński zmusiła mnie, żebym złożył na niego zeznania. Chcę, żeby się usunął. Nie wiem, czy to mi się podoba tak do końca. Opowiedz mi o Eriku. Wspomniałeś, że handluje motocyklami. Tak. Ma sklepik w Haywood. Naprawia złomowane maszyny. Erik wyprowadził się z matką lata temu. Od tamtej pory prawie się nie widujemy. Jesteś go pewien? To dobry dzieciak. Za dobry na to miasto. Pewnie dlatego chcą go zniszczyć. A jednak zeznawałeś przeciwko niemu. Czekaj, czekaj. Złożyłeś zeznania przeciwko własnemu synowi? Wiem, co myślisz, ale to nie tak. Ja naprawdę nie chciałem. Zębiński pokazała mi niby dowody na Erika. Chciała, żebym potwierdził. Oczywiście odmówiłem. Dwa dni później wróciła z jakimś gliniarzem. No, bili mnie, grozili, że skrzywdzą Erika. W końcu posadzili mnie na krześle i włączyli kamerę. No, bałem się, powiedziałem to, co kazali. Pogadaj z nią. No wiesz, tak po swojemu. Te zeznania muszą zniknąć, inaczej Erik trafi za kratki. No cóż, jeśli mówisz prawdę, to spoko, ale szczerze mówiąc muszę uważać na tę sytuację, co? W porządku, porozmawiam z tą prokuratorką. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że Hans nie przyśle mi byle kogo. Szukaj jej w Heavy Hearts. Załatwia tam swoje brudne sprawy. Skąd wiesz? No bo tam mnie zaprosiła na spotkanie. Dobra. Ta prokuratorka ma mojego syna. Idź do Heavy Hearts i pogadaj z nią. Swoją drogą cały czas kątem oka patrzyłem na ten automat tutaj, ale niestety nie możemy zagrać. Więc cóż, wychodzimy. Tutaj zresztą też jak rozumiem, no jedynie ten bieg przez płotki, który już wam pokazywałem. Ale fajnie, że mamy jakieś inne też gierki pokazane, których niestety nie przetestujemy. No dobra, klub Heavy Hearts jest niedaleko stąd, więc tam też będziemy teraz zmierzać. No i jestem ciekaw, kurczę, bo z jednej strony może oczywiście gość wzbudzać nasze współczucie, ale z drugiej, co jeśli faktycznie jego syn miał dużo za uszami? Michael dał mi znać, że wybierasz się do Heavy Hearts. Przypominam, że robię w tym klubie interesy. Chciałbym dalej je robić, więc oczekuję dyskrecji. Żadnych awantur, proszę. Okej. Dyskretnie, bez awantur. Przyjąłem. Profesjonalizm, to rozumiem. Czyli tak, no dodatkowa zachęta, żeby zadziałać po cichu, co mi oczywiście jak najbardziej pasuje. Pewnie i tak starałbym się to robić w ten sposób, ale teraz, kiedy mamy jeszcze takie dodatkowe... Latają mi tymi dronami nad głową, noc w noc! Jakby mi ktoś w mózgu wiercił. Są takie brain dance do deprywacji sensorycznej. Może spróbuj. Jak już są takie dodatkowe wymagania, żeby coś się zrobić bez wywoływania alarmu, no to spróbujemy to tym bardziej zrobić. A, no bo kurczę, przecież to ten klub, który tak znamy. Widziałeś Lizzy Weezy tutaj? Nie pojebało ci się przypadkiem? No trudno się kurwa pomylić. Mówię ci, że była ostatnio w Heavy Hearts. Aha, spoko. A As, Cracks też przyjechały? Czy ci się trip skończył i nie zdążyły? Wiesz co? Pierdol się. Nie tylko ja ją widziałem, inni też tak mówią. Tak, a prezydentka NUSA rozbiła się w Dogtown. Chodź dalej i powtarzaj takie gówno, które usłyszysz na ulicy. Okej, no tę rozmowę już chyba słyszeliśmy, co? A spokojnie wejdziemy. Jeśli mam się czegoś dowiedzieć, no to jak zwykle pierwszy cel, pogadać z barmanem przede wszystkim. Sama jesteś? Gdzie Walt? A jak myślisz? Od kiedy ma wstęp na górę, przestał się tu pojawiać. Patrz, jaki się kurwa ważny zrobił. A może spróbujemy tam do niego wbić? Już próbowałam, bez szans. Wpuszczają tylko z listy. Może my się tam dostaniemy. Szukam waszej klientki, Georgina Zębiński, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę.
Ale skoro to jakaś szycha, to pewnie bywa w loży. Zapytaj Jacka. Znajdziesz go w kiblu. Wysyłasz mnie do Jacka z kibla? Serio? Serio? On tu prowadzi handel i dobrze, że jest górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Dzięki. Jeśli to ma mi rzeczywiście pomóc... Niewidzialna ręka rynku. Wyjmujesz mu z kieszeni i spierdalasz. A jak mnie dogonią? Na stadionie? Przestań, przecież znasz kryjówki. Dobrze, że jest od razu oznaczone to miejsce, do którego mamy się udać. Sprzeda się to na stadionie i będzie spoko. Ale że naprawdę mamy się spotkać w łazience? Próbują. Nie wiem, co o tym myśleć. Słuchaj, Jack, przychodzi do mnie jutro ten klient z biotechniki, ten od słoneczników. Korpo Plaza. Teraz? Lord, teraz jestem tutaj. Współczuję. Chcesz coś na znieczulenie? Mhm. Daj ze 3 sztuki. Dobra, mamy rzeczywiście gościa, co? A, bo tutaj na tej mapie i tak niczego nie zobaczę więcej. W każdym razie pogadajmy. Hej, skarbie. Szukasz czegoś? Cześć, Jack. Słyszałem, że wiesz co i jak. Że można cię podpytać o ludzi z góry. O, tak słyszałeś? No to pytaj. Georgina Zembiński, prokuratorka z miasta. Znasz ją? Nie. Ale mogę zadzwonić na górę i popytać. To zadzwoń. Momencik, kochany, powoli. Mój czas jest cenny i te sprawy. Wiesz, o co chodzi. Jasne. Ale dobra, nie będziemy tutaj kręcić. Masz. Obym tego nie żałował. Jak to mówią, bez ryzyka nie ma zabawy. Cześć, skarbie. Słuchaj, szukam klientki. Georgina Zembiński. Tak. Aha. Dzięki. Dziewczyny ją widziały. Imprezuje z jakąś grupą ważniaków. Loża numer 4. Dzięki. Sprawdzę to. Podejrzewam, że gdybym mu nie zapłacił, po prostu musiałbym poszukać na własną rękę, a 550 euro dolarów to naprawdę nie jest dużo na tym etapie. No dobrze. Sprawdźmy, co tam masz. To jak? Decydujesz się? Raczej podejrzany towar pewnie, ale z ciekawości chciałem zobaczyć, co tutaj ma interesującego. A patrzcie, zwiększenie maksymalnego udźwigu to jest nawet ciekawe. Chociaż nie sądzę, żeby kiedyś mi się przydało jakoś bardzo, ale tak z ciekawości bym sobie nawet wykupił. Tylko się teraz zastanawiam, czy od razu 2 sztuki. Może niech będą. Kto wie, czy tego wcześniej też nie miałem gdzieś tam zdobytego. Ale jest to coś, co zawsze można ewentualnie wypróbować? No i jest. Georgina Zembiński. Uważaj na nią. Prawnikom nigdy nie można ufać. Są jacyś ludzie, którym według ciebie można ufać? Tak. Technicy dźwięku. Co tu się, kurde, wydarzyło? Ale jaja. Coś się popsuło. Nagle pojawili się przeciwnicy. Dobra, wracam do was za chwilę. Rozumiem, gdybym dał się wykryć z własnej winy, ale w tej sytuacji coś dziwnego się wydarzyło. Że, nie wiem, jakieś gangusy tutaj nagle zaczęły walkę. A przecież patrzcie, normalnie tutaj nic się nie dzieje złego. Dlatego właśnie wczytałem save'a i kontynuujemy tak, jak kontynuować powinniśmy. Tutaj przy okazji zobaczymy. To może być teren zastrzeżony, co? Stały. Coś tak się obawiam. Nie wiem, czy ja tu mogę wchodzić. Okej, mogę. A tutaj pewnie będzie większy problem. Zostaw mnie! Nie masz prawa! Okej. Masz coś do powiedzenia na temat tej sytuacji? Masz przejebane! Od jutra ty już nie pracujesz, kurwa! Co się stało? Jak to co się stało? Wyjebali mnie z góry. Ochroniarskie schaby nie wiedzą, kurwa, z kim tańczą. Mnie wyrzucać? Mnie? Dlaczego cię wyrzucili? No, jakiś lesz mnie zaczepiał, więc rozwaliłem mu łeb o bar. Wyszło ciut mocniej niż planowałem. No ale potem go przeprosiłem, więc nie wiem, dlaczego ochrona się czepia.
Jasny gwint, no co się dzieje dzisiaj z tą grą? Kontynuujmy tę rozmowę, mam nadzieję, że już teraz nie będzie podobnych, dziwnych niespodzianek. A nie możesz tego jakoś wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Kurwa, trzeba iść do ochrony i wypieprzyć ich tę melinę w kosmos! Kiedyś dużo bujałem się po VIP-roomach. No, ochroniarze potrafią się pomylić. Idź do nich i wyjaśnij, kim jesteś, a przeproszą. Ta, jaki kurwa mądry. Mnie przepraszali. Srali! To se kurwa do nich idź! Siedzą w kanciapie za barem, tam! Może ci wydrukują imienne zaproszenie do strefy VIP? A ja to ich pierdolę! Wuda! Gdzie jest wuda dla mnie? Czy to nie jest przypadkiem dla mnie jakaś podpowiedź? No bo teraz nie wiem, czy wchodzić tutaj od razu. W kanciapie za barem siedzą. No ale nie wiem, czy to akurat ma mi coś tutaj pomóc. Tylko z ciekawości bym zobaczył. No bo tak, tutaj mamy kamerę. Nie, wydaje mi się, że tutaj nie ma co chyba kombinować. Wyłączmy kamerę. Ewentualnie jest to podpowiedź, że tędy może jest jakieś osobne przejście. Patrzcie, bo tam jakieś granaty latają na zewnątrz i to dlatego pewnie wychodzi ciągle taka sytuacja, że nagle tutaj się włącza alarm swego rodzaju. Mam nadzieję, że to nie nastąpi po raz kolejny za chwileczkę. A póki co spróbujmy przejść tędy. Może jednak tutaj nie będzie tak źle. Nie ma co bardziej kombinować i utrudniać sprawy. Dobra, to już wroga strefa. Więc uważajmy. W razie czego będę musiał się szybko wycofać. Oj, kamera. O, mały włos, abym przeoczył. Czekajcie, wyłączymy ją oczywiście. I teraz tak, ten tutaj się nie zamierza odwracać. Mam nadzieję. Co jest? Oczywiście, znowu zaczynają tam strzelać, no come on! Powiem wam, że przechodzenie tego kontraktu z tak irytującym błędem, ciągle powtarzającym się, jest naprawdę jakiś koszmar. No ale mam nadzieję, że tym razem już wreszcie jakoś to dokończymy. Bo chyba ma to związek jakiś z tym, co się dzieje na zewnątrz, że jakieś strzelaniny się tutaj przenoszą od czasu do czasu. Ale zdecydowanie nie powinno tak być. Skoczysz po towar? Nie. Nie chcę umierać. Spokojnie, spokojnie. Ja tutaj tylko się ukrywam. Przy okazji zbieram jeszcze drzazgi. Oj kurde. Obserwuję minimapę, a tu się koleś się zbliża. A na szczęście patrzy się w drugą stronę. Dobra, możemy iść dalej. Jeszcze jest kamera, więc szybko wyłączymy. I kolejne pomieszczenie. Ale widzę, że panowie zajęci braindance'ami. I akurat w tym temacie mamy notkę tutaj. A oprócz tego kwartalnik braindance'owy. No dobra. Muszę się jednak spieszyć, bo tutaj ciągle, kurczę, ten koleś może wracać. A to już tutaj jest, ta loża numer 4. Jeszcze w dodatku tam mamy problem. Dobra, spróbuję przejść szybko. Jest wiadomość z San Francisco. Mój szef się zgodził. Budujemy całe osiedle. No to kurwa pięknie. A ty to kto? Deweloperka na wybrzeżu, człowieku, rozumiesz to? Wchodzimy na nowy poziom. Mówiłem ci, że w Heavy Hearts się dogadamy. Tu jest klimat dla takich przedsięwzięć. Proszę dać mi spokój. Szukam Georginy Zembiński. Jest tutaj? Nie wiem. Kim jesteś? Przedstawimy się. Jestem V, mam do niej sprawę. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu rodzinnych kłopotów. Nasza wszechmocna pani prokurator. Niedługo będzie trzeba do niej stawać w kolejce. Georgina siedzi w loży numer 6. Dzięki. No chyba sobie żarty robicie. Miała być ta loża i co teraz? Teraz znowu muszę kurde wyjść. Tak żeby ten tutaj się nie zorientował.
Kurde, teraz się obawiam, szczerze mówiąc. Ale dobra, spróbujmy odwrócić uwagę. Nie podoba mi się to. O kurde, ale tutaj też mamy towarzystwo i jeszcze kamerę w dodatku. Szybciej. Jezu, jeszcze ten. Jak odwrócić uwagę? Ale lepiej w drugą stronę, jakbyś się odwrócił. O, proszę. Ale to ona się odwróciła, a nie tamten. Teren zabezpieczony. Dajcie spokój. Masakra. Nie. Odpuść sobie, proszę cię. Dobra. Jeszcze się udało. Ale nie wiem, co dalej, jak tamta zacznie się wracać. Masakra. To jest naprawdę ryzykowne, no ale dobra. Udało mi się tutaj schować. Tu jest tylko łazienka. Mam nadzieję, że tamto pomieszczenie, którego on pilnuje, to nie jest ta loża numer 6. Ale było wejście tylko dla personelu, staff only, więc tego wnioskuję, że tu raczej nie jest ta loża. Tylko bardziej jakieś przejście dla ochroniarzy, dla pracowników. Czekajcie, czekajcie, na minimapie się coś pojawia. Dobra, próbuję przejść. Tędy też można, tak? Żeby dorwać sakristana, będziemy potrzebowali czegoś ekstra, rozumiesz? Spokojnie. Chłopaki na dołku pracują nad zeznaniem. Jeden świadek może nie wystarczyć. Dlatego mam tu dziś jeszcze dwa spotkania. A ja? Ty skontaktujesz się ze Stebanem w Longshore Stacks. Tu masz adres. A tu drzazgę z kasą. I stonasz. Świetnie, kurwa. O takim życiu marzyłem. No co by nie mówić, to chyba wreszcie trafiliśmy pod właściwy adres. I to było do zbadania. Ściana. Do ściany podłączone są zewnętrzne kontrolery. Wykryto silny prąd powietrza przepływający przez ścianę. Najprawdopodobniej ukryte jest tu jakieś przejście. A patrzcie. Aha, tylko że to prowadzi tutaj. Może się tędy wydostanę później. Chodzimy. No witam. A ty to kto? Georgina Zembiński? Przychodzę w sprawie Michaela Maldonado. Czego chce ten pijak? Wymusiła się od niego zeznania w sprawie syna. Chce, żeby się skasowała. Chce, żebym... Nie wierzę. Co za bezczelne, zakłamane ścierwo. Widzisz? Mówiłem ci, żeby mu nie ufać. Co ten dziad ci powiedział? Okej, o co tutaj chodzi? Twój goryl wymusił zeznania Michaela torturami. Hank, to chyba o tobie. Podłączałeś ostatnio kable do pana Maldonado? Wiesz co, mam lepsze rzeczy do roboty. Porwania, wymuszenia, podpalenie, napad na sklep. Wiesz, czyje to CV? Eric Maldonado to bandyta i zwykły śmieć. Jego miejsce jest w więzieniu. Ktoś musiał pomóc mu tam trafić. Ojciec nadawał się idealnie. Jak usłyszał, ile płacę, długo się nie zastanawiał. O kurde, no nie mówcie mi, że zeznawał ze względu na obiecaną gotówkę. Kto to jest? Hector Sacristán. Elita Valentinos. Milioner upasiony na narkobiznesie. Morderca. Od 2 lat na niego poluje. Eric Maldonado jest ostatnim elementem układanki. Pomoże mi go dorwać. Tylko najpierw sam musi trafić za kratki. Mam słowo Michaela przeciw twojemu. Jego słowo akurat nic nie znaczy. Maldonado ma swojego syna gdzieś. On po prostu nie chce, żeby się wydało, że go wsypał. No to niech się nie wyda. Dogadajmy się. Co proponujesz? Wiesz co? Najpierw obejrzyj przesłuchanie Michaela. Sam zobacz, jak było. A to bardzo chętnie się tego dowiem.
Sprawa mi śmierdzi od początku. Ostatnia kwestia. 16 maja zeszłego roku Eric Maldonado skontaktował się z panem telefonicznie. Przyznał wówczas, że Hector Sacristan postrzelił Marcosa Ferreira ze skutkiem śmiertelnym. Stwierdził też, że Sacristan miał nakazać porzucenie ciała Ferreiry w Zatoce Coronado. Czy potwierdza pan przebieg tej rozmowy? No ja... Tak, tak, potwierdzam. Świetnie, to wszystko. Dziękujemy. Michael wziął za te zeznania solidną kasę. Nawet nie mrugnął okiem. No proszę, prawdziwy człowiek biznesu. Przejdźmy do rzeczy. Oto moja oferta. Ukryję nazwisko Michaela w papierach. Nikt się nie dowie o jego udziale. A jeśli odmówię? Nie odmawiaj. Tak będzie dla ciebie lepiej i bezpieczniej. No, nie próbuj mi grozić, kolego. No kurczę. Od początku mi tutaj coś nie grało tak do końca. Niech ci będzie. Nie ufam ci, ale Michaelowi nie ufam jeszcze bardziej. Załatwione. Zanonimizowałam zeznania. Twój klient może spać spokojnie. Myślę, że to dobra decyzja i rozsądny kompromis. Mam taką nadzieję. No właśnie, oby się nie okazało, że błędnie uwierzyłem jej. Sprawa załatwiona. Zostaw mnie w spokoju. Ale szczerze mówiąc, wiele wskazuje na to, że to mogło tak wyglądać, kurczę. Proszę, czyli tutaj otwieram przejście. I mogę się stąd szybko wydostać. Mamy tylko jednego gościa. Ale wyjście pewnie będzie tutaj, tak? Bo mamy jakieś schody. Więc ja bym z tego na pewno skorzystał. A patrzcie. Zabili skurwiela. Nie podoba mi się tutaj. Nie lubię, jak zabijają naszych skurwieli. Oni nie są po to, żeby ci przeszkadzać. Spokojnie. Spokojnie? Bez Hansena możemy stracić dużo kasy. Dopiero zaczynasz w Dogtown. Nie stracimy. Dogtown jest zbyt wygodny dla zbyt wielu osób. Może, ale potrzebuje ogrodnika szybko wyrywającego chwasty. W tym żołnierzyk akurat był dobry. Trzymał syn za mordę. Dogtown będzie kwitnąć. A ogrodników ma wielu, tylko nie zawsze ich widać. Tu jest już za dużo zieleni, żeby to miejsce po prostu umarło. No proszę, czyli ludzie od razu komentują to, że Hansen nie żyje. Ostatnie wydarzenia fabularne. My tymczasem wychodzimy. Jak gdyby nigdy nic. Widziałeś Lizzie tutaj? Wróć do Michaela. Udało się spełnić też prośbę Mr. Hansa, żeby zrobić to bez alarmu. No bo pomijając oczywiście te błędy, które to uniemożliwiały w pewnym momencie, no to wszystko szło gładko. Chociaż nie było tam łatwo wymijać tych przeciwników. Jestem bardzo ciekaw, co na to wszystko Michael powie. I? No i jak tam nasza sprawa? Udało się? Rozmawiałem z prokuratorką. Ukryła twoje dane w zeznaniach. Ukryła? Że jak? No nie, 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 nie. Miała je skasować. Nie tak się umawialiśmy. Zapomnij o pieniądzach, nie zapłacę. Czyżby? Przecież obaj wiemy, że to i tak nie są twoje pieniądze. Co? Co ta suka ci powiedziała? Wszystko. Ale nie martw się, twój sekret jest bezpieczny. Tyle, że to bezpieczeństwo będzie cię kosztować. Płać, nie chcę dłużej na ciebie patrzeć. O kurde, czyli przyznał się tak naprawdę. Dobra. Idź już. Rzeczywiście chodziło mu tylko o jego bezpieczeństwo, ale jaja. W takim razie mam czyste sumienie, że doszło do takiego rozwiązania na sam koniec. Tylko ciekawe, co na to Mr. Hans. Michael Maldonado się odezwał. Powiedzmy, że nie był zadowolony. Dla mnie najważniejsze, że załatwiłeś sprawę dyskretnie. Zamykam kontrakt. No i dobra, czyli wszystko poszło jak trzeba. Już białko. Ale to dobre, czy to co ostatnio? Tak przy okazji, skoro już tu jesteśmy, no to zajmijmy się jeszcze tym zadankiem pobocznym.
Dostaliśmy to przy okazji fabuły. Informacja o jakiejś skrytce. Patrzcie. Mamy ją otworzyć za pomocą kodu, bo tak się składa, że to jest też na tym obszarze tutaj. Więc zaraz to zbadamy również. Czujesz? Znowu. Kurwa, ale boli! Konowały pierdolone! Byłeś w klinice Andersona? No, odważnie. A znasz jakieś inne miejsce, gdzie ci za darmo wymienią wątrobę? No to trzeba było skombinować pieniądze. Jak masz dwie nerki, to masz kapitał. No właśnie jedną tylko mam. Drugą sprzedałem szmuglerowi, żeby mnie przerzucił do Dogtown. To było bardzo mądre, stary, naprawdę. Tylko przyklasnąć. Dobra, bo gdzie jest ta skrytka konkretnie? Bo jak na razie tu jej nie widzę. No, ale rozumiem, że musimy się dookoła rozejrzeć. I gdzieś tutaj ten skaner powinien mi to pokazać. Tylko na razie nie ma o czym mówić absolutnie. Nie no, naprawdę na razie to niczego nie widzę. Mamy mieszkańców tylko. Gdzie to kurde może być? To tylko do odwracania uwagi. Mamy jakąś drzazgę. Ale to raczej niepowiązane. Zapis rozmowy kolejny. O, może tutaj. Automat. No nie no, to raczej chyba nie. Chociaż? Nie no, to musi być to. Spróbujmy. 9, 4, 1, 2, 2, 9. Poszło. No ale mieliśmy jeszcze otworzyć, tak? A proszę, mamy to. Jest broń, druga rata i euro-dolary. W temacie tej drugiej raty to była jakaś drzazga. Druga rata dla twojego pracodawcy i coś ekstra dla kuriera. Kolejną część oczywiście przekażę wam dopiero w momencie, kiedy otworzę oczy i będę miał dowód, że operacja zadziałała. Dam znać, kiedy już zedrę skansena odpowiednią kwotę. Idiota nawet nie sprawdza rynkowych cen towarów i usług czegoś tak przyziemnego, jak podstawowy tech i soft, którego używa. No i jeszcze przy okazji dostałem tutaj kolejną wiadomość od Ronalda. Podejrzane eksperymenty. Obczaj to, dotarło do mnie ostatnio, że podobno ci na A i ci na M razem robią eksperymenty na ludziach gdzieś w bunkrach pod Dogtown. Niby płacą solidnie, tylko jakoś nie da się samemu do nich zgłosić, to oni muszą przyjść do ciebie. Brzmi więc coś nie teges, prawda? Ale tak czy siak to by było historyczne wydarzenie na naszych ziemiach, taka współpraca ponad podziałami, pewnie dla dobra kurde ludzkości. A my znowu jesteśmy poletkiem doświadczalnym. Chociaż w tym przypadku pewnie raczej jakiejś firmy parafarmaceutycznej z dupy. Znajomy znajomego od 10 dni nie wstał, bo mu zresetowali metorykę, żeby coś tam sprawdzić i tak go zostawili. A potem ja w czynie społecznym biorę na siebie prostowanie takich debilizmów. Idę tam, wiesz, rozpuścić wici, zero spokoju. I tym akcentem zakończymy ten odcinek. W następnym materiale zabierzemy się za ostatni już kontrakt dla Mr. Hentza. Zobaczymy, co też tam będziemy musieli zrobić. Cześć!